Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na przepyszne ciasto z owocami. Ciasto jest naprawdę bardzo szybkie i bardzo proste, dlatego nie ma na co czekać i zaczynamy. Zaczynamy od jaja i oddzielamy żółtko od białka, następnie białko ubijamy na sztywną pianę. Ubijamy i od czasu do czasu dodajemy erytrytol. Gdy nasza piana już będzie sztywna, dodajemy resztę składników, czyli żółtka, następnie błonnik bambusowy, mąka migdałowa i proszek do pieczenia oraz kakao. Całość dokładnie mieszamy łyżką, delikatnie, tak aby piana nie opadła. Gdy już połączymy wszystkie składniki, masę przelewamy do foremki. Tutaj niezmiennie polecam tą ze szklanym dnem i silikonowymi brzegami. Czas na wyrównanie naszej masy. No i co? I wkładamy do piekarnika. Sami zobaczcie, dlaczego polecam foremkę z silikonowymi brzegami. Pięknie, ładnie wszystko odchodzi. Teraz czas na przekrojenie naszego ciasta i tutaj uwaga, robimy to jak ciasto wystygnie. Ciasto odstawiamy i teraz czas na polewę, czyli czekolada i olej kokosowy. Roztapiamy, odstawiamy. Masa, czyli śmietanka, mascarpone i całość dokładnie mieszamy, dodając erytrytol. Ubijamy tak, aby po prostu zgęstniała. Na koniec wrzucamy malinę i borówki, czyli świeże owoce. Tutaj dowolność, możecie zrobić samymi malinami albo samymi borówkami. Masę wykładamy na ciasto i tutaj uwaga kochani, jeśli chcecie sztywną masę, żebyście mieli pewność, że to się nie rozwali, to możecie dodać żelatynę. Przykrywamy drugim blatem i polewamy naszą polewą. Wykładamy owoce, następnie znów oblewamy je czekoladą i ponownie kładziemy owoce. I tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki, aby czekolada zastygła. Ja włożyłam dosłownie na 10 minut, tak żeby faktycznie tylko zastygło i zaraz zobaczycie, że nawet nie do końca. Ta czekolada była jeszcze kremowa, ale i tak ładnie się pokroiło. Na następny dzień ciasto również jest przepyszne, jeszcze bardziej wilgotne i mięciutkie. I tak właśnie ciasto się prezentuje w dniu, w którym je upiekłam, po 10 minutach od włożenia do lodówki. Także ja Wam dziękuję i dajcie koniecznie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Pa!